Jameczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Medieval Dynasty. Mamy lato, pada deszcz, letni deszcz. Pokażę wam, co do tej pory tutaj zrobiłem. Zrobiłem płotek, tak jak mówię, do końca. Tutaj postawiłem miejsce, gdzie będzie szwalnia, chociaż szwalnię już tam mamy. I tutaj domek dla budowniczych stoi. Sprawdzimy, jak to działa dzisiaj, jak zatrudnię kogoś odpowiedniego do tej roboty. No i tutaj te domki postawiłem. Ten tutaj wyburzyłem, tak jak mówiłem, tutaj postawiłem kolejne domki, więc mamy trochę miejsca na kolejne osoby. Głównie chodzi mi tu teraz o osobę, która będzie pracować w szwalni i w domku budowniczego. Tam zobaczymy, co jest do tego wymagane, bo też do końca nie jestem pewien, co tam powinno być. Tu sobie nabiłem na trzeci poziom, przebudowałem na trzeci poziom magazyn z zasobów. I będziemy jechać do rolnicy na początek, ponieważ potrzebuję kupić owies, bo nie wiem, kiedy oni będą go sadzić, a dobrze by było, żebym miał z czego go zasadzić. Dobra, ja sobie wezmę to za 2 kilofy, jedną łopatę, kosę dwa razy weźmiemy, żeby sprzedać nóż, nie, bo on schodzi, bukłak tutaj, to nie. Futra można by było tak, myślę, ze 200 jakby sprzedał. To coś z tego będzie. Kamienna strzała to też można sprzedać. Młotek, mikstura, mniszek lekarski to wszystko zostaje. Worki są, ruda, miedzi, cyny. Cały czas jest. Tutaj trochę mamy sztabek, ale tego na razie nie ruszam. Zgnilizna, ziarno, łodyga lnu i te sprawy. Dobra, czyli w sumie... A, koszyk wiklinowy. Dobra, to zabierzemy. Koniu, przybywaj. Gdzie te U jest? Dobra, w sumie wiecie, to ja tutaj nazbieram jedzenia. Tu widzę, że nasza postać jest głodna. To więc jak już tu jesteśmy jagody... Tutaj mamy pod nosem, to szkoda byłoby ich nie pozbierać. Ciach, ciach, ciach. Dobra. Okej. No i mamy. Ile tam tych jagód mamy? No, całkiem przyjemną ilość. Jeszcze coś zostało? Patyk. Dobra. Dosiądźmy naszego rumaka. Szybki zapis. No i co? I możemy się machnąć do tego, do tej rolnicy. Przy okazji też na pewno zajedziemy do do Gostowi, bo widzę, że przybył tam herald od króla. Może ma jakieś zadanie dla nas. Przy czym mam nadzieję, że nie będzie to jakieś mega coś wymagającego. Chwila, co tutaj mamy? Zobaczmy. Co tu jest? Gliniany dzbanek, miedziany sierp, słomkowy kapelusz. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Chyba tylko trzy rzeczy. Dobra. Nie będziemy tutaj tracić czasu. Jedziemy wzdłuż tą drogą, więc może jeszcze na coś trafimy po drodze. Nie do końca pamiętam, jak się tutaj jechało. Czy ja złej drogi nie wybrałem? Nie, dobra, to jest przez most. O, i tam jest drugi most, okej. Myślę, że powinno być dobrze. O, to jest kolejny. O, jest materiał chyba. Czy to jest worek jakiś? Wełniana tkanina w tym przypadku, okej. Tylko dwie rzeczy. Kamień. Chyba w tym przypadku tylko dwie rzeczy. Dobra. Mówię, zawsze będzie trochę rzeczy, żeby sprzedać. Tak jak mówiłem, hajsem nie śmierdzimy, a trzeba zapłacić. Tylko nie wiem dlaczego, bo już mam powiedzmy chyba z 10 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. Zobaczmy. O, dług mamy 11600, a nie mam do tej pory jeszcze tego osiągnięcia za ten dług, więc
Muszę iść go spłacić, żeby mi nie podbijała gra dalej. Czy tu coś jest? O, jest sierp. O, będzie trochę kasy. Jadąc, nazbieramy sobie pieniędzy, brązowy tym razem. Ale tylko on był, nic więcej? O, ciekawe. Chyba pierwszy raz mi się trafiło, że tylko jedna rzecz jest. No nic. Okej. Lecimy dalej. A, już tutaj jesteśmy przy wiosce, więc raczej nic więcej się nie trafi. Okej. Tu są ludzie, tu jest sprzedawca, ale nie o to mi chodzi. Nie o ciebie gości chodzi. Zobaczmy, jakie tutaj poziomy mają. Nie mogę tak zobaczyć? Mogę. O. Trzeci, tutaj drugi, trzeci. O, Jadwiga ma bardzo dobre poziomy, więc zapraszam. Ale ile masz lat? O, okej. 24 to jeszcze okej. Tylko tutaj... A czemu ja nie widzę jej poziomu? Dobra, zejdźmy z tego konia, bo może to dlatego. Okej, co ty tu masz? Polowanie. Polowanie tak naprawdę go ma na jakimś sensownym poziomie. Tutaj gość ma tylko, jeżeli chodzi o zwierzęta, jakiś sensowny poziom. Dobra, tam jest gościu od handlu, że tak powiem, nasionami. I zaraz od niego owiec weźmiemy. Owiec, gdzie jest owiec? Dobra, weźmiemy cały owiec, myślę, od ziomeczka, więc 660 nas to kosztuje, trudno. Dobra, i tak o, co tu mogę sprzedać? Futro całe, patyk, wełniana tkanina, gliniany dzban, wiklinowe. Jagody sobie trzymam, bo niewiele warte są. Słomkowy kapelusz, co tu jeszcze jest? Nożyce, kilof, łopata, kosa już nie, ten nie kupi, dobra. Jeszcze tu jest ten zielarz, to jemu też coś opchnie. Panie zielarzu, oj, co jest? Co się tam stało? Zobaczcie, bo stoimy tak jakby nie do końca na prosto. Tylko tak jakoś dziwnie coś nam się stało. Dobra, zaraz to spróbuję naprawić w jakiś sposób. Wsiądziemy na konia, to myślę, że się poprawi. Miedziany sierp, no nie jest mi dość. Kamienna strzała, brązowy sierp poszedł. Coś jeszcze? Kosa, dwa razy, okej. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi o możliwość sprzedaży przeze mnie tutaj im. Zawijam. Koniec tutaj. A, no tak, pewnie to dlatego, że z konia tak siadłem na nierównym podłożu. I po prostu mnie wykrzywiło. Dobra, zobaczmy mapę. A, właśnie. Zdarzyło mi się właśnie teraz przenieść tutaj rodzinę, bo jak przebudowywałem wtedy budynek, przeniosłem całą rodzinę i się okazało tak naprawdę, że teraz jak się rodzina rusza, to ona jest przenoszona w całości. Nie można pojedyncze osoby przenieść, no bo to jest rodzina, tylko tak całościowo ona się przenosi. Nie próbowałem wcześniej po prostu przenosić rodziny, więc do końca nie wiem, jak to działało. Dobra, gdzie jest zarządzanie? Ja chciałem teraz coś sprawdzić i nie do końca wiem, co chciałem sprawdzić. Dobra, nieważne. Jedziemy. Zaznaczę sobie tylko, gdzie jedziemy. Mam, dobra, okej. Okay. Aha, tą osobę dajmy do roboty w sumie. Minus 2 już tutaj ma. Okej, okay, dom. I zobaczmy, co jest wymagane w przypadku pracy w chacie budowniczego. No co? Produkcja, aha, czyli okej. Okay. Czyli potrzebuję kogoś, kto dobrze produkuje. Gdzie ja mógłbym cię wyrzucić? Albo do kopalni, albo do widzę tego. Albo do zwierząt, ale ja chyba nie mam miejsca w takich
Mod produkcji bym powiedział, potrzebował kogoś. A jest miejsce w stodole, dobra. A to masz szczęście. Pracownik rolnik, ok. Muszę jeszcze zmienić zawczasu, żeby nie robili w jak to się nazywa? W stodole jedzenia dla zwierząt. Nie wiem, ile to będzie schodzić. Pasza dla zwierząt, ziarno owsa. Dajmy na 10 na wszelki wypadek, bo nie chciałbym, żeby oni to zużyli. Dobra, ta druga stodoła, ona też tutaj ma. To wykasujmy całkowicie to. Oni niech robią nawóz i tyle. Reszta rzeczy tutaj nie, nie potrzebuję, dobra. Muszę wyspecjalizować. Muszę wyspecjalizować, jak to się nazywa, ośrodki produkcyjne w produkcji konkretnego rodzaju, bo trochę się porozwalałem, wszędzie dałem, wiecie, po 10-15%, później mam tak jakby do, nie do końca mam tak jakbym chciał. No wyciągnij tą kuszę. O, co jest? A, ewidentnie się coś z kamerą zwaliło. Bo nawet w sposób, w jaki teraz ja to widzę. Ja mam kuszę w ręce, ale w ogóle jej nie widzę. No okej. Okay. I też tak krzywo dalej chodzę? No niby nie. Nie założyłeś, jak kolegę ci zrobiłem. Dobra. Co wy tu macie? Miód, kufel. O, o! Ej, widzisz, że takiej broni to jeszcze nie widziałem? Pałka z żelaznymi kolcami. Nice. Ser. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Duży, prosty plecak, moneta. Wow, takie dobre rzeczy tu widzę. Chłopaki mieli. Co to w worku jest? O, ile jedzenia. Takiego dobrego. Oho. Długi łuk, jabłko. Miedziana strzała, miedziany nóż, ser. Czy coś jeszcze tu jest? On tu kucał po prostu, to tu widzę, niczego nie było. O, tu jeszcze jakaś strzała żelazna. Tu już żeśmy zaglądali. Tak popatrzę. O, oddaj mój bełt. O, ty też możesz oddać. Dzięki. O, i tu jeszcze coś jeszcze. Dobra, co tu mamy? Bukłak, okej. Okay. No i to chyba wszystko, więcej tu rzeczy nie widzę. Mimo wszystko bardzo fajne rzeczy. Dobra, ho. Idziemy. Nie wiem, czemu mi się aż tak ta kamera przesunęła. Ale dziwna sprawa. O, szubr. Widzisz, że nie zacznie nas zgonić. Z drugiej strony może i ta pałka z kolcami była wcześniej, tylko tak naprawdę pierwszy raz ją widzę, bo wcześniej nie robiłem takiego uzbrojenia do walki w zwarciu, więc może i dlatego jej nie zauważyłem, że jest. List tak robił? Dziwny dźwięk wydawał. No cóż, to jeżdżenie kolanem, jak widzicie, się przydaje, dlatego że w razie czego odkrywam takie właśnie ich te osady, obozy, bo normalnie to raczej jakbym się poruszał z buta, to no nie miałbym czasu aż takich dużych połaci terenu zwiedzić. O, następni, kurde. Poprawiła się kamera? No nie wiem, co się to... Co się stało z tą kamerą, ale okej. Okay. Przynajmniej teraz kuszę widzę. Że niekoniecznie tak jakbym chciał. To za profesjonalne celowanie teraz będziemy robić. Zaraz spróbuję tak. Co, cię schylił akurat? Czy on dostał? Nie. O nie, dobra, nie dostał.
Kurde. Oni się coś zbagowali. Chyba. Nie reagują w ogóle na mnie. Nie wiem, co się chłopakom stało. Mały prosty plecak. Dobra, schowaj, żebym ja to... Okej. Nie wiem, co jest. O! Ile ten? To będą dobre pieniądze tutaj. Od nich. O, i znowu to samo w sumie. Jeżeli chodzi o jedzenie. Chyba coś stanie jak kucy. O, dobra. No, w sumie to samo mieli tutaj. Jeżeli chodzi o uzbrojenie. Nawet ten ma znowu... I co, ten co, łuk będzie miał, gościu? Nie, tym razem coś innego. Dobra, jeszcze tylko się rozejrzę. Ale chyba z tego co widzę jest to samo co tam. O, więc chyba nic tutaj więcej nie znajdę. Dobra, koniu, chodź. Co ja mogę zajrzeć do wnętrza siebie. Nie wiem, z czego to wynika ten błąd. Czy faktycznie to jest, jak jeżdżę na koniu, to coś takiego mi się dzieje? No, może tu będzie jakiś ogarnięty w produkcji ziomek. Tu mu na przykład do... O, dobra, czy teraz normalnie widzę kus? No, wiecie co, dalej mi się wydaje, że coś się trochę nieodpowiednio ustawia. O, jest gościu do tego. Do pracy, myślę. Tutaj jako budowniczy. Zapraszam. Świetnie, do zobaczenia. Tutaj. Zobaczmy, ile ma lat. 23. To myślę, że może być. Nie będę aż tak wybredny. Czy potrzebuję ludzi do produkcji, to... No tak, pewnie brakuje tutaj jakiegoś, jakichś nasion. Dobra, gościu, ty tutaj możesz mieszkać tu. I ja cię potrzebuję do pracy w chatce budowniczego. Okej, okay, dobra. Teraz dostaniesz nawet zadanie, co masz naprawić, czyli nie wiem, zaraz zobaczę, jak to działa. Tutaj dom nie jest aż tak ważny. I co, gdzie by cię tutaj dać? Czy przetrwanie i łowiectwo masz na 3, ale akurat nie potrzebuję w takich miejscach ludzi do pracy. Jeszcze jest wydobycie, rolnictwo, dyplomacja. Produkcja jest najgorzej u niej. Ale chyba mimo wszystko ją wrzucę pod produkcję. Dobra, po prostu będzie pracować na razie tam, ją się zamieni przy pierwszej okazji, jak kogoś innego znajdę. To teraz trzeba by było ustawić. Dobra, produkcja, szwalnia, która ma człowieka, ta. Co my tutaj damy? Prosty worek proszę robić. To jest chyba to, co my teraz potrzebujemy. Nie ma sensu tutaj kombinować. Skóra jest potrzebna do tego. A co jest do zrobienia lniana? Nic. No to niestety nie zrobimy. Bukłaków. Jak będę potrzebował, to najwyżej kupię. Ona będzie te proste worki robić, więc myślę, że to będzie odpowiednia liczba na zaspokojenie potrzeb rolników. Okej. I zobaczmy, jak działa ten domek budowniczego. Gdzie on w ogóle się znajduje? Usługi? Chyba tak. Chata budowniczych. Okej. Uniewit, młot. No to tam pewnie masz. Aha, zniszczone budowy. A, czyli on działa w ten sposób, że on... Czy jesteś pewien, że chcesz... Tak. Brak narzędzi. No nie, no gdzieś tam jest młot. Idź go poszukaj. Zniszczone moduły. Widzimy, że ten budynek ma i dostał... Oni dostali zadanie naprawy tego budynku. Zobaczymy, jak to pójdzie. Bo raczej młotki są chyba na magazynie. Co ty mi teraz tutaj gadacie, że nie ma? Zaraz zobaczę z ciekawości. Nagle zeszły całkowicie młotki z magazynu. Wszystkie. A nie, to magazyn żywności. To nie o to nam chodzi. Magazyn zasobów. W ogóle widzę, że chyba nie przeskakuje później, jeżeli ulepszymy, bo ja mam go już na 3 poziomie tak naprawdę, a że ulepszyliśmy go ręcznie, no to chyba wygląda na to, że nie pokazuje tego ulepszenia. Ewentualnie może jakby zresetuje się i sprawdzi gra to po nowym tak jakby sezonie. Dobra, zobaczmy, gdzieś są tutaj. Powinny być młotki. Nie, no są młoty brązowe, są. Są też młotki, chyba te drewniane jeszcze. No, drewniane też są, no co on tam gada.
No dobra. Wiecie co, ja zresetuję grę, bo coś mi się tu widzę, jak widzicie, dzieje, więc na tym myślę zakończymy ten odcinek. Zobaczmy się w następnym odcinku i zobaczę, jak poszła mu ta naprawa tego budynku. No i dalej będę szukał jeszcze tutaj paru osób, żeby ich zatrudnić. Tak więc to tyle w tym krótszym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych. Siemaneczko.